Antylopy bongo to jedne z piękniejszych afrykańskich zwierząt. Ten gatunek pochodzi z dżungli tropikalnej z zachodniej Afryki. Jest to typowa antylopa leśna, potężne zwierzę, a żyjące w gęstej dżungli. Jak sobie popatrzymy, jak się bongo porusza, to będziemy tym zaskoczeni, dlatego że to nie jest taki ruch jak zwierzęcia sawannowego, które po prostu się przemieszcza. Bongo chodzą inaczej, one chodzą ostrożnie, one cały czas jakby się skradają. Stawia nogę, rozgląda się, podchodzi dwa kroczki. To ciało w pięknym kolorze, do tego są jeszcze jasne prążki. Te prążki składają się momentami jak harmonika. Warto sobie popatrzeć, postać chwilę, popatrzeć jak one chodzą. Za chwileczkę jedna samic pojedzie do Moskwy, więc będziemy je rozsyłali po innych ogrodach zoologicznych, no bo mamy sukcesy hodowlane to od wielu lat. W warszawskim ogrodzie zoologicznym bongo rozmnażają się tu zupełnie nieźle od ćwierć wieku, więc jesteśmy znanym ośrodkiem hodowli tego gatunku i tutaj nasi opiekunowie świetnie sobie z nimi radzą. Te zwierzęta są oswojone, podchodzą do ręki, dają się głaskać, widać, że są dopieszczone, zadbane, w doskonałej kondycji. No i ten maluszek, który tam biega ze swoją mamuszką, jest taką naszą nadzieją, bo rzeczywiście mamuśka przyjechała przy nadziei, zaraz potem urodziła, więc jest to dla nas bardzo miłe zdarzenie, bo to już mały warszawiak.